Cześć! Z tej strony Adam Krzanowski, expertfitness.com. Dziś mam niezwykłą przyjemność ogłosić wyniki konkursu Pimp My Club by Tiguë w edycji 2023. Z wrażenia, aż zapomniałem dzisiaj okularów, ale mam nadzieję, że doczytam się listy finalistów, którą mam przed sobą. Także postaram się nie pomylić w żaden sposób. Na początek jednak chciałem Wam bardzo podziękować za wasze zaangażowanie, za zaangażowanie Waszych klubowiczów, ich przyjaciół, waszych przyjaciół, ponieważ jeszcze dziś od rana weryfikowałem wasze zgłoszenia, liczyłem głosy, potwierdzałem, i muszę przyznać, że widać wyraźnie, że zaangażowaliście osoby, które pochodzą. Z waszej miejscowości, z okolic waszego klubu, waszych znajomych, z częścią osób, które lajkowały posty. Nawet mam wspólnych znajomych, okazało się, więc świat jest mały i z przyjemnością widziałem, jak działacie, jak aktywizujecie swoich klubowiczów i o to właśnie chodziło w tym konkursie. Od początku mówiliśmy, że wielkość klubu nie ma żadnego znaczenia. Liczy się to, jak aktywnie działasz. To na ile potrafisz rozmawiać z ludźmi, na ile potrafisz namówić ich do tego, żeby wzięli udział w konkursie, pobawili się, kliknęli tego lajka pod postem i widać wyraźnie, że to Wam się udało, ponieważ klub, który zdobył pierwsze miejsce wśród finalistów, zdobył aż 880 takich reakcji. Oczywiście ilość reakcji nie ma znaczenia tutaj, jeżeli chodzi o samo grono finalistów, natomiast miało znaczenie, żeby do tego finału się dostać. A do finału dostało się 10 klubów zgodnie z zasadami z regulaminem tegorocznego konkursu, i te 10 klubów w stanie wywalizacji w samym finale o 3 nagrody główne. Najpierw jednak dowiedzmy się, kto do tego finału trafił. Więc pierwsze miejsce z wynikiem 880 reakcji pod udostępnionym postem zdobywa klub z Płocka Feed by An, pani Anny Fabiszewskiej. Gratuluję serdecznie. Drugie miejsce z wynikiem 729 polubień. Zdobył klub z Pryszkowa, Fitness Be Happy Izabeli Wojtczak. Gratuluję. Jeżeli się przejęzyczę, to tylko przez Bek Okulew. Trzecie miejsce z wynikiem 687 zdobył klub z Lubaczowa Milena Leja Fitness, klub Batuka. Gratuluję. Chciałbym tutaj nadmienić i przypomnieć, że Ilość głosów sprawdzaliśmy po 7 dniach od zgłoszenia. Czyli każdy klub miał takie same szanse, czyli dzień po zgłoszeniu zaczynał lecieć zegar i każdy klub miał 7 dni na zdobycie polubień i lajków pod udostępnionym postem. Kolejne miejsce z ilością 570 głosów zdobył klub ze Szczecina Fizjolady Lady Olga Tybel. Gratuluję i witamy w gronie finalistów. Dalej klub z Nysy z ilością 482 polubienia, klub fitness Sonia Diegas. Gratuluję. W finale znalazł się również klub z Ozimka z ilością 458 polubień. Fit fabryka pani Milena Jasińska dokonała zgłoszenia. Dalej, klub z Krakowa z 446 głosami. Klub UPS albo OPS Studio Fitness Agnieszka Hetne. Dalej, już zbliżamy się do końca, zostało tylko trzech finalistów, więc emocje rosną. Z ilością 437 głosów klub Zlachowic, Stefan Formy, pani Eweliny Łuszczkiewicz. Gratuluję. Zostały już nam tylko dwa kluby. Z ilością 383 głosy. Klub z dość zabawnie brzmiącej miejscowości Mokronos Górnej i klub Factory Fitness Klub. Gratuluję. No i ostatnie miejsce w finale, ponieważ w finale było 10 miejsc, zdobył klub, który zgłosił się dość późno, bo 5 października, w związku z czym nie miał pełnych siedmiu dni na zdobycie głosów i jest to klub z Chorzowa, klub No Limit. Zgłoszenie dokonał pan Maciej Ogiński. Wszystkim finalistom gratuluję. Gratuluję również wszystkim klubom, które brały udział w tegorocznej edycji. Pimp My Club, zapraszam do realizacji voucherów, które są nagrodą gwarantowaną i z tego co wiem, do większości z Was już zostały wysłane. Na pewno w tym roku wyślemy Wam również drugą nagrodę gwarantowaną w postaci zaproszenia na konferencję dla menadżerów fitness, którą będziemy organizować w ramach Euforia by TIGUE 2023, ale tutaj musicie się uzbroić jeszcze w cierpliwość. Przede wszystkim dziękuję Wam za to, że jesteście z nami, z marką TIGUE, za to, że bawicie się z nami. I razem możemy działać w branży fitness, dla branży fitness, dla naszych klubowiczów, uczestników po to, aby ich motywować do aktywności fizycznej i rozruszać trochę. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia, do zobaczenia przy kolejnej okazji. A z finalistami już wkrótce się usłyszymy, napiszemy do Was, ale przede wszystkim wyślemy Wam jeden ze sprzętów Tigua. Sprzęt niespodziankę, z którym zgodnie z regulaminem będziecie musieli nagrać jakiś filmik. Śmieszny, bądź treningowy, pokazujący użytkowanie tego sprzętu, recenzję, a następnie przesłać do nas ten film. My go opublikujemy u siebie i pod nim będziecie zdobywać Głosy. Także finalistów zapraszam do szykowania się już, szukania pomysłów, no i wypatrywania paczki od Tigua ze sprzętem niespodzianką. Szczegóły prześlemy Wam również w mailu, listę finalistów znajdziecie w teści tego posta, także jeszcze raz dziękuję Wam wszystkim za wspólną zabawę i do zobaczenia. Cześć!